Taki krótki, jest mi wygodniej. Nowy sezon, musiały jakieś zmiany zajść. Właściwie to ja wcale nie potrzebuję kolejnego roweru. Dobra, to się językiem doczyści. No cześć, chwila na rower. Jak już się zatrzymałem, to się mogę przywitać. Jest przepiękna pogoda, 17 stopni. Cieplutko, przyjemnie. Więc przestawiłem sobie godziny pracy. Wiem, jestem szczęściarzem, że mogę tak zrobić. I korzystam z pogody. W dodatku przecież straszą, że w przyszłym tygodniu znowu ochłodzenie i jakieś śnieżyce. No więc teraz gravel i wygrzewanie się w słoneczku. Jeśli widzicie takie barwy, to znaczy, że jesteście w Kieleckim. Świętokrzyskim znaczy. Dlaczego chcę zmienić szosówkę na gravela? Przed nami bażant. Się wystraszył chyba. I czerwonym szlakiem turystycznym teraz w stronę Świniej Góry. Jadę ścieżką obok drogi, bo sama droga jest piaszczysta. I ktoś już inny wpadł na ten pomysł, żeby wydeptać tutaj ścieżkę obok. A tak całkiem piachu uniknąć to mi się nie uda. Ależ tu ładnie. No i zdjątko potrzebne. Ta miejscówka nazywa się Dęby na Stawiskach i jest na czerwonym szlaku. Jak przyjemnie wreszcie wybrać się do lasu, kiedy jest ciepło, obserwować jak las budzi się do życia, jak to wszystko topnieje, lody puszczają. No ale cóż, nowy sezon, musiały jakieś zmiany zajść. Jedną rzecz, którą zmieniłem w swoim gravelu, to jest mostek. Wsadziłem mostek 70 mm. Taki krótki. No tak. Bo zauważyłem, że jeżdżę na szosie w rozmiarze M. Górala też kupiłem sobie w rozmiarze M.
Kupiłem za to Eskera w rozmiarze L. Zauważyłem, że żeby kogoś pozdrowić, to ja jadąc na kierownicy muszę troszkę się wyprostować i wtedy mogę rękę podnieść. A kiedy jeździłem w Hiszpanii, widziałem, że wiele osób po prostu podnosi rękę bez specjalnego wysiłku. To mi dało do myślenia, że chyba jestem za bardzo wyciągnięty i za dużo ciężaru ciała jest opartego na kierownicy i na rękach. No i włożyłem ten mostek 70. Fakt, że w tej chwili wydaje mi się, że bardziej jest ten rower taki myszkujący. Ciężej mi go na przykład na piachu utrzymać. Ale wsadziłem mostek KLS 70 mm. Dzięki temu miałem taką pozycję na rowerze, a w tej chwili mam troszeczkę do przodu. Ręka w łokciu jest zgięta. Jest mi wygodniej. Co bardziej spostrzegawczy zauważą, że jest jeszcze inna zmiana w tej okolicy, a mianowicie torba. Założyłem sobie płetwę Restrap zamiast jackpacka, wyłącznie dlatego, że chciałem sprawdzić, jak to jest mieć tą torbę przykręconą do ramy, bo jackpacka mam na rzepy. Ale byłem bardzo zdziwiony, kiedy okazało się, że kiedy zamontuję tą torbę w odpowiednim miejscu, na odpowiednich otworach dedykowanych, zostaje tu jakieś 5-6 cm przerwy. No nie tak to miało być. Nie wiem, czy te otwory w ramie są w złym miejscu wywiercone, czy ta torba jest nie do tego roweru przystosowana, ale to powinien być chyba standard. I zobaczcie, jeżeli przykręciłem tutaj na skrajną śrubę, tutaj mam otwór. I teraz muszę tutaj chyba zrobić sobie otwór w torbie i przykręcić ją tutaj, bo tutaj, gdzie jest śruba, już jest dużo za daleko. Nie wiem, jak to jest mierzone. W każdym razie musiałem to tak przykręcić, żeby torba dostawała do mostka. Chyba będzie jednak mniejsze ryzyko, że tutaj jakiś piach podejdzie pod te rzepy i coś porysuje. Wolę tak, ale trzeba pokombinować. Nic nie pasuje od razu. Cholera jasna, co ten bidon tak wypada? I włącza się alarm. Ja już bym kiedyś małżonkę przyprawił o zawał serca, bo nie zdążyłem wyłączyć. Wiadomo, jak się to wszystko przełącza, który guzik jest od czego, ale w momencie, kiedy jest nagle alarm, to człowiek nagle zapomina, klika, pstryka, przełącza. No i raport poszedł, że jestem umierający gdzieś w drodze. Więc trochę się zdenerwowała, a mi się po prostu rower przewrócił, stojąc gdzieś na parkingu. Zapomniałem już, dlaczego nie chciałem ten jeździć gravelem. Mam do wyboru w prawo bliżej do domu, prosto tak średnio, a w lewo dłużej. No i no sam skręcił. Co ja mogę? Co ja mogę?
Tutaj ostatnio jechałem na kanionie, próbując podjąć decyzję, czy go potrzebuję, czy nie. No i zdecydowanie inna to była jazda. Teraz szukam oczami, gdzie jest jakiś kamień, korzeń, żeby tylko w niego nie przypierniczyć. Spokojnie, wybieram drogę uważnie. Staram się omijać różne przeszkody, większe kamyczki. No nie jest to relaks, tylko ciężka praca, więc nawigacja pomiędzy nierównościami. Rower z pełnym zawieszeniem nie wymaga takiego skupienia. Dochodzę do wniosku, że wybór roweru to jest pewna kara. Bo jeżeli byłyby trzy rowery do wyboru, to wtedy przyjemnie, można sobie wybrać. Ale jeżeli jest wiele firm, wiele rowerów, wiele ich rodzajów, przeróżne ceny, przeróżne wyposażenie, no to ja już zaczynam frustracji dostawać. Już mi nawet przyszło do głowy, że właściwie to ja wcale nie potrzebuję kolejnego roweru. Wyobrażacie sobie? O matko! No a czy to możliwe jest, żebym ja tak naprawdę uwielbiał jeździć na rowerze, ale nie lubił rowerów? Zrywa się wiatr i zaczyna padać, jednak muszę chyba się wybrać w stronę domu. Tyle na dzisiaj. Dzięki wam za uwagę. Trzymajcie się, na razie. Cześć!